Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem będzie dr John Skrzypaszek, który jeszcze się nie może połączyć, ponieważ akurat mu się update'uje komputer, więc musi poczekać, aż mu się połączy. Dzisiaj mamy taki temat, może, który może sprawiać pewnego rodzaju pytania, szczególnie o to, jak zachowywać tak w praktyce sabat. To będziemy z Johnem rozmawiać, nie będzie prezentacji, tylko będzie po prostu w postaci takiego wywiadu. John, dla tych, którzy włączyli może to pierwszy raz, jest emerytowanym dyrektorem Centrum Badawczego Ellen White w Australii. Jego wykłady na tym kanale mają na celu właściwe zrozumienie poselstwa Ellen White, poszerzenie naszego spojrzenia na jej przesłanie. Jestem przekonany, że są dla nas w naszym polskim kościele wielką szansą i na pewno przyczynią się do lepszego, szerszego rozumienia poselstwa Ellen White. Dzisiaj temat, który podsunął nam jeden z widzów, szabat, co wolno, a czego nie wolno. Podyskutujemy o zwyczajach zachowywania szabatu w różnych częściach świata. I czy takie zwyczaje, czy mają uzasadnienie? Jutro o godzinie 11 będzie miał John kazanie na temat szabat. Błogosławieństwo czy przekleństwo? I tu tam przedstawi, jutro przedstawi duchowe znaczenie szabatu oraz jego roli i święcenie w XXI wieku. Przyznam się, że planując ten temat, nie wiedzieliśmy, że akurat lekcje szkoły sobotniej będą dotykać tego tematu. Także myślę, że to się bardzo dobrze składa. Zdaję sobie sprawę z niezwykłej roli, jaką odgrywa sabat w naszej teologii. I dla mnie osobiście sabat jest naprawdę wielkim błogosławieństwem, pamiątką stworzenia i odkupienia. Przyznam się szczerze, że o tej porze w piątek wolałbym już tak sobie leżeć, wypoczywać, coś może sobie czytać, słuchać albo oglądać, ale czasami trzeba też robić coś dla sprawy Bożej i tak to traktujemy. Jak to zwykle bywa na moim kanale, nie boję się zadawać trudnych pytań, za co czasem dostaję od żony po głowie, ale tym razem umówiliśmy się z Johnem, że z tymi trudniejszymi pytaniami zaczekam do jutra, abyśmy mieli już pewną perspektywę duchową, którą John przedstawi właśnie w jutrzejszym kazaniu. Myślę, że dobrze byłoby, żeby się John już połączył, żebyście, drodzy, nie czekali. No jeszcze chwilę. Dzisiejsze spotkanie będzie miało troszeczkę inną formę. Nie będzie typowej prezentacji, co przyznam szczerze, że zaoszczędziło mi trochę czasu przy tłumaczeniu i weryfikowaniu tych prezentacji Johna. Natomiast będzie miało taką formę dyskusji. Będziemy w formie takiej dyskusji mieli dialog. Zdradzę wam, że John 1 kwietnia ma urodziny. Akurat u niego już jest 2 kwietnia, ale mam nadzieję, że jeszcze przyjmie od nas te życzenia.
I też wiem, że w tym tygodniu minionym akurat tak się złożyło, że odwiedził swoich synów. To jest wiele godzin jazdy od niego, tych synów, których nie widział już od 3 lat, w związku też z różnymi, no, przede wszystkim z ograniczeniami w podróżach, ale także w tym tygodniu odwiedził ich i myślę, że to wpłynęło na jego dobre samopoczucie. To zanim jeszcze przejdziemy do tematu, zanim się John połączy, no mam nadzieję, że w końcu mu się to ten update systemu skończy. Chciałem wam pokazać dwie książki. O, pierwsza to jest Samuel Bakioki, Od soboty do niedzieli. Książka, którą napisał adwentysta, pastor, który studiował w Watykanie na Uniwersytecie Katolickim. I to jest tak naprawdę jego praca doktorska właśnie na temat sabatu. I dostała ta książka, ponieważ to było na Uniwersytecie Katolickim. Tutaj mamy imprimatur papieskie tej książce. Ona jest taka dosyć skomplikowana, można powiedzieć, dla przeciętnego czytelnika, bo tak teologiczna praca doktorska. Natomiast drugą, po tamtej książce, Samuel Bakioki wydał drugą książkę, Odpoczynek człowieka. To jest książka, która już w takiej bardziej przystępnej formie jest zresztą znakomitą książką. Przedstawia właśnie błogosławieństwa związane z sabatem, związane z święceniem tego dnia. I mam nadzieję, że jeszcze będzie można ją gdzieś dostać, czy w jakiejś bibliotece zborowej. Zachęcam bardzo serdecznie do jej przeczytania. Wiem, że sprawi wam na pewno wielką, wielką przyjemność. Mam nadzieję, że John się za chwilę pojawi na naszym kanale. No tak, jeszcze niestety nie. Powiem wam jeszcze, podzielę się takim doświadczeniem może związanym z sobotą. Kiedyś pracowałem jako student w niemieckiej fabryce. To była fabryka Dunlopa. To było jedno z pierwszych wymian studenckich, które były organizowane. I wtedy jeszcze nie byłem adwentystą, ale w zasadzie już byłem przekonany do święcenia soboty. I wtedy tam to były czasy takie, gdzie moje zarobki w ciągu jednego dnia, wtedy na tej praktyce, to była ciężka praca fizyczna, po prostu na linii produkcyjnej. To było jeden dzień pracy, to była prawie miesięczna pensja moich rodziców. I była możliwość pracowania w sobotę. Ja tak sobie pomyślałem, no przecież takie duże pieniądze wtedy na tamten czas, no to no, skorzystam z tej okazji. I te pieniądze będę odkładał osobno i ja je przeznaczę na jakiś dobry cel. No i tak sobie to wymyśliłem. No i minęło trochę czasu. Ja byłem w sumie tam 2,5 miesiąca. Po pewnym czasie stwierdziłem, no już, dlaczego mam odliczać te pieniądze? Przecież wszystkie moje pieniądze, które zarobię, przeznaczę na jakiś dobry cel. No i zaniechałem tego odliczania. Skracając całą historię, pod koniec tej praktyki kupiłem sobie Audi 80. No,
Byłem przekonany, że jak wrócę do kraju, to sprzedam ten samochód i sobie kupię jakiś, no, zamienię to na jakieś dobro, czy to jakieś mieszkanie, czy cokolwiek innego. Wtedy takie były przeliczniki. No i tak sobie właśnie wymyśliłem i wracając tym samochodem, a wracałem tym samochodem w sobotę. A dlaczego? No bo do piątku byłem zobowiązany pracować, wiza kończyła się w sobotę, no więc trzeba było wrócić w sobotę. Ale tak się złożyło. I tak sobie myślałem, no dlaczego ja mam jeszcze zostawać w Niemczech, jeszcze będę miał kłopot z powrotem. Przecież po południu będę w domu już i to wtedy będzie prawdziwy odpoczynek. No i tak sobie wykombinowałem, no i wracaliśmy z kolegami z tej praktyki. I niedaleko granicy ówczesnych Niemiec wschodnich i zachodnich samochód się zepsuł. I to tak się zepsuł, że się zatarł silnik. Oczywiście byłem wtedy studentem, nie miałem pojęcia o kupowaniu samochodów. No i po prostu się zepsuł. Stanąłem na poboczu tej autostrady. W końcu przyjechała pomoc. Podciągała mnie te 5, tam 7 kilometrów do granicy. I no, szukałem kogoś, żeby mnie zaholował, przeholował przez NRD. Wyobraźcie sobie, że po kilku godzinach dopiero jakiś kierowca tira się zdecydował mnie holować. Miałem taką linkę, która mi się po drodze ze 2-3 razy zerwała i wiązałem ją i ona się skracała, także chyba na tym holu za samochodem jechałem może w odległości 4, maksimum 5 metrów. W końcu dojechałem do Polski. Na granicy mnie ten tir zostawił. W końcu kogoś poprosiłem, znalazł się ktoś, kto mnie jeszcze doholował do Poznania. W każdym razie, zamiast w sobotę wieczorem, czy po południu w zasadzie, to wylądowałem w domu, to była niedziela, poniedziałek. To już był poniedziałek w podróży. I wtedy sobie uświadomiłem, że te moje kalkulacje związane z sobotą, to są takie bardzo ludzkie. I one, wydawało mi się, że sobie to tak przekalkuluję, że Panie Boże, no Ty rozumiesz, wiesz i to wszystko się dobrze skończy, no przecież to dla Twojej sprawy te pieniądze przeznaczę. No ale tak się nie stało i w związku z tym to była dla mnie taka mocna nauczka, że to doświadczenie pokazało mi, że ja mogę sobie coś planować, ale sytuacja może się, Pan Bóg może to wszystko inaczej zupełnie rozwiązać. John, nareszcie się połączyłeś, ale jeszcze Ciebie nie widzę. Włącz kamerkę. Ja próbuję tutaj wszystkich już zabawiać jakąś rozmową. Wszyscy ale czekamy słuchaj, na Ciebie. Która jest godzina u Was? No, a bo to jest przesunięcie czasu. No faktycznie. A, już jesteśmy na linii. A, sorry, to ja... No widzisz. Nie, wiesz, nawet tego nie zauważyłem, że jest... U was jest zmiana czasu, czy u nas? U was. U nas i chyba u was, bo u nas nie, jest... u nas nie ma jeszcze. Aha, no to jest u nas. No to, drodzy słuchacze, widzicie, że w takim razie zmiana czasu powoduje dodatkowe perturbacje, ale John, bardzo Ci dziękuję, że mimo wszystko zdążyłeś na nasze spotkanie. Słuchaj, ja mi o mało serce nie zamarło, bo wróciłem tu do siebie do biurka i nawet nie przypuszczałem, a komputer mi zładował program i zaczął rebooting od nowa, rozumiesz? I to był ten problem też. No tak, no to widzisz, no tak się składa, to jest pierwszy kwiecień, wiesz, u nas
John, przede wszystkim życzenia wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Ja. Wyobrażam sobie twojego tatę, jak się dowiedział, że się urodziłeś i przyjął to jako Ja, oczywistość. on miał z tym problem, rozumiesz, bo uważał, że ten Ktoś go oszukał. ja tak, że go ktoś oszukał. Dobrze. John, to cóż, pomodlimy się i zaczynamy z Dobrze, Bogiem. zaraz sekundkę zaczekaj, ja tylko tu sobie uporządkuję to wszystko. Okej, mamy teraz wszystko. Okej, dobra. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Tobie, że pomimo tych przejściowych trudności udało nam się połączyć i chcemy rozmawiać dzisiaj na temat sabatu, tego wielkiego daru dla każdego z nas. Panie, spraw, żeby to spotkanie przyczyniło się do takiego lepszego zrozumienia tego dnia, sposobu jego święcenia i żeby było dla nas wszystkich zbudowaniem. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Mariusz, jeszcze jedno pytanie. Jak z głosem jest teraz? Jest w porządku? Tak, jest bardzo dobrze. Okej, dobra. Dla naszych słuchaczy tylko dodam, że John właśnie dostał od swoich synów mikrofon i w tej chwili też będziemy mieć lepszy głos. John, chciałeś odpowiedzieć na pytania z poprzednich wykładów, także pojawiły się pewne pytania. To jeszcze zanim przejdziemy właśnie do szabatu, to jeszcze oddaję Tobie głos w tej sprawie. Okej, Mariuszu, może niecałkowite wytłumaczenie wszystkiego, ale sprostowanie parę rzeczy, które w umysłach paru osób i pytań, które nawet wpłynęły do mnie i zauważyłem, że były na linii, że było może pewne, były pewne obawy albo niezrozumienie tego, co ja mówiłem. Pierwsze zwrócę uwagę na mój wykład w sobotę z Mateusza 24 rozdziału. Na co chciałem zwrócić uwagę, że często nasze pojęcie i tłumaczenie Mateusza 24 rozdziału było z punktu naszego widzenia, oczekiwania. Gdy tłumaczyliśmy wypowiedź Jezusa Chrystusa, braliśmy pod uwagę to, że On mówił o znakach Jego przyjścia. Nie wzięliśmy dokładnie pod uwagę kontekstu, w którym Jezus, pytania, którym postawili uczniowie i właściwie co Jezus odpowiedział. Uczniowie w tym czasie mieli niezrozumienie mesjanistycznego królestwa i roli Mesjasza. I kiedy Jezus Chrystus powiedział, że świątynia zostanie zniszczona, w ich umysłach była jedna konkluzja. Jerozolima zostanie zniszczona, nastanie królestwo mesjanistyczne, w którym nie będzie już więcej zła. Więc postawili pytanie, oni nawet nie spodziewali, nie wierzyli w to, że Jezus Chrystus miał umrzeć. Przypominasz sobie, że kiedy Jezus Chrystus powiedział, że idzie, że umrze, Piotr do niego powiedział, to jest niemożliwe. Chrystus odpowiedział, idź precz ode mnie, szatanie. Bo Chrystus kroczył w kierunku ostatniej walki. Okay. Teraz, kiedy oni postawili pytanie, było, jaki będzie znak przyjścia Twojego? W oryginalnym języku znak jest w liczbie pojedynczej. Ale Jezus Chrystus miał problem, on musiał jakoś odpowiedzieć, na niezrozumiałe myśli swoich uczniów. On nie kłócił się z nimi. Ale ostrożnie im powiedział, delikatnie im powiedział, słuchajcie, to, co jest w waszych umysłach, nie jest właściwie.
bo zło będzie panowało aż do końca. Więc zamiast spoglądać na odpowiedź Chrystusa w ramach znaków, Jezus powiedział, zło się będzie rozwijało do tego stopnia, okay, że przyjdzie czas, że wpłynie to na wiarę ludzi i stracą przekonanie w Boga i w jego obecność w życiu człowieka. I dla porównania, gdy patrzymy się teraz na obecną sytuację, jest ciekawe, my nie mamy na wszelką odpowiedź. Zło się rozwija. Więc co chciałem powiedzieć, Chrystus nie dał w tej odpowiedzi fakty do spekulacji. Ale musimy to zrozumieć w kontekście problemów, z którym on się spotykał. I dużo ludzi miało z tym problem, bo my często mówimy o znakach przyjścia Jezusa Chrystusa. Chrystus mówił, nie. Zło się będzie, on mówi do swoich uczniów, zło się będzie rozwijało. Będą pewne rzeczy, będą wojny, będą wieści o wojnach, będą zwiedzenia, ale ten, kto wytrwa do końca, ten zbawion będzie. Więc my musimy bardzo uważnie uważać, jak my tłumaczymy pewne rzeczy, nie wprowadzać spekulacji. Przypominasz sobie po zmartwychwstaniu i po śmierci zmartwychwstaniu, Jezus przyłączył się do dwóch apostołów, którzy szli drogą. I wszystko im wytłumaczył. I nie poznali go. Więc od początku Biblii, aż przez wszystkich proroków, tłumaczył im na nowo proroctwa o Jezusie. Oni powiedzieli, a myśmy myśleli, że on odkupi Izrael. To było w ich umysłach. Nawet nie poznali Chrystusa, który szedł u ich boków. I dopiero w tym momencie, kiedy on łamał z nimi chleb, przyszło rozjaśnienie, że to był on. Rozjaśnienie było, że to był on, który klęczał u ich stóp w czasie ostatnich wieczerzy. Stworzyciel klęczy u swojego stworzenia, aby sięgnąć do niego. John, idźmy do sabatu. Dlaczego zachowywanie sabatu jest teraz takim aktualnym pytaniem? Jak uważasz? Mariuszu, to jest dobre pytanie. Że mamy go święcić, wiemy. Ale teraz sposób zachowywania, to jest istotne. Dobrze. Za chwilę będziemy zwracali uwagę na sposób zachowania, bo ja myślę, że jest dużo niezrozumienia, Mariuszu, na tym terenie. No, ciekaw jest. My często pytanie powstaje, jak rozumieć spojrzenie, kontekst sabatu. Okay. Począwszy od samego, od raju i nawet na górze Synaj. Jak rozumieć, jaka jest istota sabatu? Czy to jest ważne dla nas? Jest. Pierwsze, nasza nazwa, Adwentyści Dnia Siódmego, obejmuje koncept sabatu. Ale co to znaczy? Chciałem powiedzieć, że zrozumienie sabatu łączy się z naszą tożsamością. Tak. Z naszą tożsamością. Często my zwracamy uwagę na sabat z punktu widzenia tego dokładnego dnia, który został ustawiony. I bierzemy pod uwagę, powiedzmy, pierwszy dzień tygodnia, który dużo ludzi święci, ale my zwracamy uwagę na sabat. Ale pytanie jest, czy jest coś więcej w tożsamości sabatu? Co miał Bóg na uwadze, kiedy założył ten czas? To jest moje pytanie. Ja myślę, że jak powiedzmy będziemy mieli pewne refleksje, zauważymy, że my mamy dużo różnych pojęć o sabacie. Co robić i co nie robić. Tak. Dlaczego jest to ważne? Ja jest to bardzo ważne, bo to liczy się z naszą tożsamością. Jakie pamiętasz zwyczaje zachowywania sabatu, które już dzisiaj nie istnieją?
Mariuszy, jest jak to dużo. Wygląda w Australii? Bo to przede wszystkim Australia tutaj mnie ciekawi. Jest dużo różnych rzeczy, które w moim umyśle, jeszcze gdy byłem młody, wprowadził jakiś konflikt. Dajmy przykład. Co było, a co teraz jest, jak wygląda? Powiedzmy. Gdy ja byłem młodym dzieckiem, chodziliśmy z rodziną, z innymi ludźmi na spacer do parku. I wiesz, jak dzieci są. Dzieci mają dużo ruchu. Chciałem usiąść na huśtawce. Na huśtawce. Z chwilą, kiedy to zrobiłem, od razu słyszałem krzyk. Nie rób tego, bo sabat jest. Nie wolno. Ale co było problemem? Że kiedy obserwowałem rozmowy, które były toczone w tym czasie, kiedy mówione było o wszystkim, co nawet nie miał nic do czynienia z sabatem, wprowadziło to konflikt. Dlaczego ja nie mogę usiąść na huśtawce? Co jestem złego? Ale starsi ludzie mogą mówić o wszystkim. Drugą sprawą było, powiedzmy, przypominam sobie, że w tym czasie nie mogliśmy zgromadzać się w kościołach, okay, tylko w domach zgromadziliśmy się, jeździliśmy na zebrania. Więc mówiono było, w sabat nie można nic kupić ani sprzedać. Okay? No ale dobrze, moi rodzice kupowali bilety do tramwaju. Więc w moim umyśle było i nie mogłem się z tym pogodzić. To są takie podstawowe pewne rzeczy, które wprowadzały w konflikt w moim umyśle. Teraz mam sąsiadów, mam znajomych, którzy prowadzą Pathfinder. Za moim płotem. Okay. Przychodzi dużo młodych ludzi i grają w koszykówkę. Czasy się zmieniły. Sąsiad ze mną na ten temat rozmawiał i ja dochodzę do momentu, że na przykład w tej chwili ja nie mam z tym problemu, ale o tym będziemy mówili więcej później. Ja nie wiem, coś ty, jak ty masz refleksje, ale to były takie po prostu błahe, ale które sprawiły konflikt w moim umyśle. Jeszcze nie będziemy wartościować i tą dyskusję sobie zostawimy jeszcze trochę na później, ale ja wiem, że na przykład tutaj w Polsce też jak, no bo ja 40 lat temu przyjąłem chrzest, no to na przykład właśnie pływanie, czy jeszcze nawet, jeszcze nie tak dawno, jeszcze no nie tak dawno, 30 lat temu, jak był kamp, no to pomimo tego, że był upał, to no, było zabronione pływanie. Albo i to, a w tej chwili można pływać. Czy tak samo gra w piłkę. Też branie prysznica w sabat też nie jest mile widziane. Czy tak jak ty mówisz, kupowanie biletu na transport taki publiczny, komuś jak się zepsuł samochód, no to szedł pieszo albo faktycznie kupował bilet i miał wyrzuty sumienia. Ale to, co mnie mocno zdziwiło, no to niektórzy uważali, że na przykład w sabat nie można uprawiać seksu. I to było takie zaskakujące. Potem się okazało, że Żydzi właśnie sabat uważają, że to jest najlepszy czas do właśnie takich czynności. Także to są z kolei takie, które mi się nasuwają. Oj, widzę, że John się rozłączył. Coś mu się wydarzyło. No jakieś mamy kłopoty. Chyba mu się znowu system zrestartował. Mam nadzieję, że za chwilę do nas dołączy znowu. No jakiś ten dzisiejszy dzień ma. No, mamy troszeczkę kłopotów technicznych. Ale chciałem wam opowiedzieć w takim razie inne moje doświadczenie. Jechałem kiedyś na usługiwanie do Kalisza. I zapomniałem w piątek zatankować.
Ale tak jakoś patrzyłem na to, że powinno mi benzyny czy ropy wystarczyć. Pojechałem do Kalisza, ale już z powrotem, jak jechałem, to widziałem, że no, mogę mieć kłopot. Wyobraźcie sobie, że jechałem bardzo ostrożnie, jak oszczędzając paliwo. Dojechałem do domu, wyłączyłem silnik, poszedłem do domu. Starczyło mi paliwa. Na drugi dzień zszedłem, już samochodu nie odpaliłem. Po prostu dosłownie na ostatniej kropelce dojechałem do domu. A inna taka sytuacja w pracy. Miałem taką sytuację, że akurat był organizowany duże spotkanie dealerów Volkswagena. I ja miałem tam wystąpić z programem. No właśnie, John mi pisze, że musi się jeszcze raz połączyć. No, widocznie temat, o którym chcemy mówić, jest komuś bardzo nie na rękę. I John właśnie ma kłopot z połączeniem się z Wi-Fi po tej aktualizacji systemu, ale opowiem wam to doświadczenie. Wybaczcie, drodzy, za te kłopoty. Mam nadzieję, że dalsza część już będzie przebiegać bez przeszkód. A przynajmniej jutro będzie to ciekawe wystąpienie Johna i nasza dyskusja już na tematy bardzo, bardzo istotne. Chcemy porozmawiać o takich tematach jak praca w sobotę służb mundurowych albo praca w zakładach pracy, które muszą pracować 24 godziny na dobę. I przyjąć taki scenariusz do dyskusji, w którym zakładamy, że na przykład w Polsce mamy 10 milionów adwentystów. Jak to wpłynęłoby na święcenie sabatu przez nas? Muszę powiedzieć, że bardzo dużo dało mi wykłady kierownika młodzieży z Izraela, który przyjechał do Polski, do Podkowy Leśnej i dzielił się tym, jak Żydzi obchodzą tam sabat, i to dało mi dużo do myślenia. I pamiętam, że troszeczkę zmieniłem podejście do pewnych kwestii właśnie pod wpływem jego wykładów. Ale wracając do tego doświadczenia, miałem mieć wystąpienie przed dużą grupą dealerów. Wtedy jeszcze miał być obecny Jan Kulczyk osobiście. I to był jeden taki dzień, jeden przez te wiele lat, w którym powiedziano mi, że muszę być w sobotę, żebym otrzymał od pastora dyspensę, która pozwoli mi po prostu wystąpić i przedstawić ten program, który miałem do przedstawienia. I no, było to na kilka tygodni przed tym wydarzeniem, przed tym spotkaniem z dealerami.
I wyobraźcie sobie, że no to mnie trochę kosztowało stresu, ale tak się okazało, że mój ojciec zmarł na kilka dni przed. Dzisiaj może to wydawać się jakieś takie dziwne, ale wtedy było to dla mnie niesamowitą ulgą, w tym sensie, że okej, mój ojciec zmarł, to było wystarczające wytłumaczenie do tego, żeby no, po prostu nie wystąpić na tym spotkaniu. Także John, no, cieszę się, że znowu jesteś. Słuchaj, ja wiem, że szatanowi zależy na tym, żeby nam pokrzyżować plany. Tak mnie się zdaje, bo to była ciekawa sprawa, proszę ciebie, że od samego początku dzisiaj rano są niespodzianki, ale ja myślę, że już teraz będzie dobrze. Ja też tak myślę, miejmy nadzieję. John, ja tutaj wspomniałem o tym, różnych takich zwyczajach, które miały miejsce w Polsce, właśnie czy pływanie w jeziorze, czy w ogóle pływanie sobie dla relaksu w sobotę, czy granie w piłkę. Jak to wygląda w innych częściach świata? Ja, bo na razie nie podejmuje się jeszcze dyskusji, czy decydowania, czy tamte zwyczaje były dobre, czy te zwyczaje są dobre. Zostawmy to może później, na później. Dobrze. Ale jak to wygląda w Australii? Jakie są zwyczaje w innych częściach świata obchodzenia dnia sobotniego? Bo to, że mamy święcić, wiemy, ale co można robić, a co nie można robić? Więc to jest to pytanie, bo myśmy w Australii jest ten sam problem, co mamy w całym świecie. W zależności od ludzi, w zależności od pewnych przekonań, w zależności od pewnego zrozumienia, ludzie obierają pewne metody, które uważają, że są dobre, jeśli chodzi się o zachowywanie soboty. I my mamy ten sam problem. Są ludzie, którzy są bardzo na przykład przekonani, ale są raczej skrajni. Okay. Ale są ludzie, którzy są więcej otwarci. Przypominam sobie parę lat temu młodzież szkolna z uniwersytetu postanowiła iść i pomagać drugim ludziom w sobotę po południu, starszym ludziom. Pomagać im czy w ogrodzie, czy tego, którzy nie byli zdolni sobie nic zrobić. Zrobił się z tego duży krzyk. Jak to można robić? To jest dzień sobotni. Więc powstaje pytanie, czy to jest dobre, czy to jest złe? Kto decyduje o tym? I ja myślę, że tu mamy problem, że my mamy tyle różnych form przestrzegania soboty, tyle reguł, że zniewalamy się, jakbym mógł użyć tego słowa. Czynimy jakby niewolnictwo, bo każdy narzuca drugiemu i nawet instytucje narzucają często, co można robić i co można nie robić. Mhm. Więc pytanie jest, co mówi Biblia na ten temat? Tak, no na przykład tutaj w Europie, w Hiszpanii, no na przykład można oglądać mecz w telewizji, ale nie można grać. Z kolei w Polsce nie można oglądać meczów telewizji. Znaczy, nie można, no po prostu nie jest to akceptowane. Natomiast akceptuje się no, taką grę w piłkę czy pobieganie sobie. I tu jest, widzisz, tu ja mam, Mariusz, konflikt. Mhm. Bo często w skrajności ludzie przychodzą do takiego sposobu zachowywania soboty, a nie liczą się z czymś ważniejszym. Dam ci przykład. Parę lat temu prowadziłem ewangelizacyjne programy. Tak. Było to w takim mniejszym miasteczku, ale bardzo dużo ludzi przychodziło, około 100 ludzi przychodziło na moje wykłady. Okay. Więc przyszedł czas, przedstawiłem temat soboty i zaprosiłem ludzi do kościoła. Przyszło około 15 osób do kościoła. Okay. Ja bardzo się z tego cieszyłem. Ale była skrajna grupa w kościele. Okay.
i rozpoczęła teologiczną debatę w czasie szkoły sobotniej. Ja mam nowych ludzi w kościele, a oni się tak kłócili, tak się spierali między sobą, że musiałem wstać i powiedzieć: moi drodzy, wybaczcie, ale jeżeli w ten sposób podchodzicie do tego dialogu pomiędzy sobą, ja będę musiał was wyprosić z kościoła. Było tak źle. Więc co ja chcę powiedzieć? My możemy być skrajni w jednym miejscu i mówić: o, tego nie wolno, tamtego nie wolno, a z drugim strony jesteśmy otwarty, zabijamy siebie. Duchowo. Więc mamy taką rozbieżność poglądów, Mariuszu. Zgadza się, zgadza się. Zauważyłem to właśnie przy wypowiedziach różnych osób na generalnej konferencji. Byłem tym absolutnie zaskoczony, jak różnorodne mamy poglądy. I teraz jak się w tym wszystkim odnaleźć? Mam nadzieję, że na końcu tego naszego spotkania jutrzejszego będziemy mieć pełniejszy obraz tego, o czym chcemy mówić. I nawet dzisiaj, ja myślę, tak? Dotkniemy pewnych rzeczy, które powinny narzucić nam pewien całokształt zrozumienia. Bo przyznam się, ale chciałem powiedzieć ci jedną ciekawą rzecz. Kiedy byłem, pracowałem w tej roli, którą miałem w Research Center, dostałem list od pewnej osoby, która mi się pyta, była przekonana co trzeba robić w sobotę. Pisała: a jak jest ze seksem w sobotę? Czy to jest w porządku, żeby małżeństwo... Co mówi Ellen White na ten temat? Oczywiście Ellen White nie ma nic do powiedzenia na ten temat. Okej. I było pewne zdarzenie, powiem ci, pewne zdarzenie było, które humorystyczne. Dwie osoby przyszły zobaczyć się z Ellen White i miało podobne pytanie do niej. Ona nawet nie wyszła do niej, tylko posłała swoją sekretarkę i przekazała im pewną wiadomość, odpowiedź. Powiedziała im, żeby użyli swojego logicznego rozsądku w tej sprawie. Tak jest. Ja mam tu parę listów, które wpłynęły do naszego głównego biura White Estate. Dam ci I need to know, pisze jedna siostra, I need to know if in any place, czy chcę wiedzieć, czy w jakimś miejscu Ellen White pisze na temat seksu w sobotę. Więc my zaczynamy rozdrabniać pewne rzeczy. Proszę mi powiedzieć natychmiast, jest to bardzo ważne dla mnie. Dyrektor odpowiedział dosyć ciekawie, ale na końcu pisze: jest bardzo ciekawe, że ani Biblia, ani Ellen White na ten temat nic nie pisze. O stosunku pomiędzy mężem a żoną. Chociaż Żydzi uważają, że sobota jest najlepszym dniem do tego. No to jest to. Także widzisz, co się dzieje w naszym kontekście. Tak. Rozwijamy różne poglądy i właściwie jest... Czym jest sabat? To jest to pytanie. Właśnie, bo ja nie do końca nie wiem, czy dobrze robimy, nie grając w piłkę sobie w sabat, czy źle robimy. Jak to... Mariusz, wybacz, że moje spojrzenie jest tak, że my się tak koncentrujemy na tym, co można, czy nie można, że my tracimy perspektywę zrozumienia sabatu w duchowym sensie. To jest moja konkluzja. Okej. I zrozumienie, czymż właściwie jest sabat, rzuca światło na decyzje, które powinniśmy podejmować względem tego dnia. Okej. Rozumiesz, co ja chcę powiedzieć? Tak. My zwracamy się... Ale te decyzje są bardzo często ściśle związane na przykład z zawodem, który wykonujemy. Jeżeli przez cały tydzień pracujemy fizycznie, to mamy tendencję sobotę spędzać należąco, odpoczywać, jak najmniej ruchu. I odwrotnie. Ten, kto siedzi cały tydzień,
chciałby w sobotę się trochę poruszać. I dla niego sobota. No i teraz co? Więc jest pytanie, czy rzeczywiście mamy obowiązek rozdrabniania detali, co można, czy nie można, czy to zależy też od właściwie decyzji każdej osoby. A ja myślę, że są pewne szczególne, rozumiesz, ogólne zasady, których powinniśmy przestrzegać, ale musimy bardzo uważać, żeby nie rozdrabniać, nie, żeby nie... Po prostu musimy uważać i zastosować to, co Jezus zrobił. Napisać na ziemi, jak on to zrobił, palcem, i powiedzieć pewną rzecz. Jeżeli się czujesz, że jesteś tak doskonałym, weź kamień i kamieniuj. Kto rzeczywiście dobrze zachowuje sabat? To jest moje pytanie. Czy jest taki ktoś, kto dobrze zachowuje sabat? Okej. Okay. I czy Biblia rzuca nam te dokładne detale? No, czy można powiedzieć, że gdzieś jest właściwe zachowywanie Dnia Świętego, a gdzie indziej nie? Na przykład lepiej to robią na Śląsku, a w Wielkopolsce to nie? Albo właściwie to zachowują sabat na przykład na Ukrainie, a tutaj w zachodniej Europie no to już jest zupełnie liberalizm i tak się nie powinno. Czy jest jakiś model, taki wzorzec, do jakiego powinniśmy dążyć? Ja myślę, że myśmy powinni bardzo uważać, żeby nie budować modelu, który oparty jest, okay, na pewnym całokształcie, co można, a co nie można. Musimy bardzo uważać. Jest pewien model, jest pewien duchowy model, które powinien nas motywować do spojrzenia na sabat z całkiem innego punktu widzenia. I to jest, na co chciałem troszkę zwrócić uwagę dzisiaj i dokończyć jutro. Okej. Okay. Ja myślę, że zrozumienie tego całokształtu i modelu pozwoli nam przystąpić do zrozumienia, żebyśmy nie osądzali jeden drugiego. No ale z drugiej strony, jak ktoś według nas postępuje niewłaściwie w sabat, no to ma wpływ czy na naszą młodzież, czy na mnie samego. Przecież to w jakiś sposób może mnie wpływać na moje życie duchowe. Ale co jest właściwe, i to jest to pytanie, więc co jest właściwe, a co nie jest właściwe? No to każdy z nas musi na to sobie odpowiedzieć. To jest pytanie. Ale czy jako społeczność, czy ja indywidualnie, czy jako społeczność? Bo mimo wszystko, wchodząc do kościoła, przyjmujemy jakiś model święcenia sobotu, sabatu, przejmujemy go od tych, którzy są w zborze. I w określony sposób się rozpoczyna dzień sobotni, śpiewa się i tak dalej. Potem w taki, a nie inny sposób się zachowujesz. I to przejmujesz od społeczności w pewnym sensie. I to jest nasze pojęcie zachowania sabatu. Ja rzadko słyszę, Mariusz, rzadko słyszę, żeby ktoś postawił konkretne pytanie. A jak Jezus obchodził sabat? Co było dla Niego ważne? I tu jest kwintesencja tego. No wiesz, no ale Jezus nie pływał, nie grał w piłkę w sobotę. Ale okej, ale co robił? Co robił? I więc co chciałem zwrócić uwagę? My zwracamy uwagę i rozważamy temat sabatu na tym rozbieżnym punkcie widzenia i toku myślenia, że każdy obiera i stara się robić to, co uważa, że powinno być albo nie powinno być. Ja ciągle się pytam, okay, jakie było założenie Boga, że On ustanowił ten czas? Co było Jego celem? Co to znaczyło, znaczy, że Bóg odpoczął? Mhm. Ale ty widzę, że zadajesz więcej pytań niż odpowiedzi. Ja nie wiem, czy to. Więc pytanie. Ja nie mam na wszystko odpowiedzi. Okay. Bo moim zadaniem jest zrozumieć,
Moim zadaniem jest zrozumieć, co mówi tekst biblijny, co mówi Biblia. A dlaczego u nas tak różne mamy poglądy na temat podejścia do święcenia szabatu? Czy nie dobrze byłoby mieć jakiś wzorzec i w prawie zborowym na przykład opisać, że w ten sposób o tej godzinie śniadanie czy nabożeństwo, po południu obiad o tej godzinie, czy można i lista czynności, które można robić, i lista czynności, których nie można robić. Życie duchowe nie jest regułą, regulaminem. Życie duchowe jest relacją z Bogiem. I tu jest moja kwintesencja. I jeżeli my nie zrozumiemy, okay, jak podejść do sabatu w duchowym sensie, co Bóg nam pragnął przekazać, ustanawiając ten czas, będziemy ciągle mieli, bo każdy ma inny, Mariuszu, pogląd. Więc jeżeli my zaczniemy ustawiać pewne reguły, okay, zaczniemy robić to, co robił naród żydowski w czasie Chrystusa. Oni nie robili nic złego. Chcieli tak obronić świętość sabatu, że było około, proszę ciebie, setek, rozumiesz, reguł oświęcenia sobocie. Co można, co nie można. Jak daleko iść, jak daleko nie iść. Co robić i co nie robić. I z tym borykał się Jezus. Więc co ja chcę powiedzieć? Jeżeli rzeczywiście rzetelnie chcemy podejść do tematu sabatu, musimy iść do początku. Musimy się zastanowić, co Bóg miał na myśli, ustanawiając ten czas. Druga sprawa. Co miał Bóg na myśli, kiedy po wybawieniu Izraela z Egiptu, okay, dał im pewne perspektywy, w które włączył sabat. I ja myślę, że spoglądając na ten całokształt, możemy wyciągnąć pewne wnioski rzeczywiście, czym jest sabat. Na co powinna być zwrócona uwaga. Ale powinniśmy też dać ludziom wolność podjęcia decyzji. I dosłownie czasem nie kamienować ludzi, że może robią coś innego, tak jak mnie się nie podoba, tak jak ja jestem przekonany. Okej. Z takich ciekawostek powiem tobie, że teraz kilka lat temu, jak byłem na Andrews University, akurat poszedłem tam na nabożeństwo i nastąpiła awaria prądu. Spaliła się, czy uległa awarii podstacja elektryczna zasilająca. I okazało się, że kto naprawiał tą stację w sabat? Okazało się, że to byli adwentyści, którzy mieli wtedy pełnili służbę, żeby to utrzymywać w ruchu, że tak powiem. Nie? To było dla mnie zaskakujące, ale sobie uświadomiłem, no tak, no w takiej miejscowości, jak tam jest chyba 80% adwentystów, no to ktoś musi to robić. I to zmienia perspektywę. Póki mamy, że ktoś nas zastąpi, to wygląda inaczej. A jak jest tak dużo adwentystów w danej miejscowości, no to ktoś musi pilnować tego porządku, czy naprawiać. Ale do tego jeszcze dojdziemy, bo to są też ciekawe rzeczy. Do tego dojdziemy i może jutro jeszcze więcej będziemy o tym mówili. No właśnie. Ale słuchaj, ja się zgadzam z tym. Na przykład my mamy instytucję. Moja żona pracowała w naszym instytucji w Age Care dla domu starców i myśmy mieli sami konflikt z tym w głowie, bo została proszona wiele razy, aby służyć i pracować w sobotę. Więc mamy ludzi, którzy potrzebują pomocy,
ludzi, z którymi się trzeba nimi zaopiekować. Więc co powiemy? Ponieważ jest sabat, my nie będziemy pomagali ludziom, nie będziemy robili pewnych rzeczy. My mamy instytucję. Ciekawa rzecz, że miałem rozmowę wczoraj z moim kolegą, z jednym profesorem. Kiedy on kończył seminarium, został poproszony do dyrektora, który mu powiedział, że nie nadaje się do pracy pastorskiej, bo nie podtrzymujesz zasad Kościoła Adwentystów. On był zaszokowany tym, no ale a co zrobiłem złego? Więc on miał już przedtem wyszkolenie jako pielęgniarz. I parę razy został proszony, aby iść i pracować w piątek w szpitalu. Więc on z swojego punktu widzenia poszedł, bo uważał, że to było jego powinnością iść pomóc drugiemu człowiekowi. Okay. I on mówi, no ale dobrze, ja poszedłem zrobić to i pomóc drugim. Dyrektor seminarium powiedział mu, no dobrze, ale to nie było w naszej instytucji, to było w innej instytucji. No mój drogi, gdzie my mamy problem z tym. Czy mamy tylko pomagać w naszych instytucjach? Czy mamy iść pomóc drugiemu człowiekowi w essential services, jak to powiedzieć? W tych, no, istotnych służbach. Drugim. Więc widzisz, co się dzieje, my mamy konflikt. Jak podejść do tego? I to jest mój problem. Parę lat temu spotkali się później razem, już gdy mój kolega pracował jako profesor, spotkał się z tym człowiekiem i ten człowiek go przeprosił za ten konflikt, który stworzył w jego. No, my mieliśmy w Poznaniu taką sytuację, że jakieś wiele lat temu poznała adwentyzm pielęgniarka, młoda dziewczyna i zainteresowała tym swoje koleżanki z oddziału i te koleżanki też się zainteresowały adwentyzmem i zaczęły przychodzić i one były we trzy z jednego oddziału. Tak. I chciały przyjąć chrzest, no ale był warunek, że muszą zrezygnować z pracy w szpitalu. No i po prostu stwierdziły, no to jest ich praca i nie zrezygnowały z tej pracy i zrezygnowały z adwentyzmu. Myślę, że no, o tym też by trzeba było porozmawiać. Co z takimi... Więc to są te problemy, Mariuszu, to są te problemy, nad którymi trzeba się zastanowić. Ale na co zwracam uwagę? Ja wiem, że ty mnie pchałeś w pewnym kierunku, powiedzmy, tej rozbieżności, co można i co nie można. I ja się zgadzam z tobą, bo my mamy problem na tym terenie. W tym zakresie. No tak, ale jak go rozwiązać? Więc jedynym rozwiązaniem jest spojrzeć od nowa i zastanowić się, okej, co miał Bóg na myśli, gdy ustanawiał ten czas? Powiedzmy, co oznacza to wyrażenie Bóg odpoczął? I może na to zwróćmy przed chwilą uwagę i może będziemy mieli pytania w tym zakresie. Ja nie wiem, czy ja... Powiem ci otwarcie. Ja nie mam odpowiedzi na te wszystkie, proszę ciebie, drobnostkowe konflikty, które zachodzą na tym punkcie. Ja nie mam na wszystko odpowiedzi. Ale... Jest jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, że myśmy powinni, jeżeli mówimy, że sabat należy do samości adwentowej, my mamy obowiązek zrozumieć, czym jest sabat. Jak Jezus Chrystus odnosił się, i o tym będę mówił więcej jutro w detalach, jak Jezus Chrystus odnosił się do problemu
tych różnych pojęć, które były w jego czasie i na co zwracał uwagę. Jest ciekawe, że Mariuszu, i na to też wspomnę w dniu jutrzejszym, sabat, przekleństwo albo błogosławieństwo, więc zachęcam, abyśmy słuchali tego. Tym bardziej, że ja tobie obiecałem, że dzisiaj nie będę ci zadawał takich trudnych pytań i to mnie dużo kosztuje, żeby się powstrzymać od trudniejszych pytań, że zostawiam je na jutro. Bo nie wiem, czy możemy... Ja uważam, że indywidualne osoby i Kościół nasz powinien się poważnie zastanowić nad sensem sabatu. Tak, ale wiesz, to jest zawsze, jeżeli jesteś w pewnym sposobie funkcjonowania, masz pewną tradycję zachowywania tego dnia, to odstępstwo od tego odczuwasz jako przestępstwo wobec Boga, że Bóg od ciebie wymaga, żebyś nie grał w piłkę, a ty... Dobrze. Jezus Chrystus walczył z tradycją. Jezus Chrystus nie bał się złamać tradycji, aby pokazać nam rzeczywiście kwintesencję spojrzenia Bożego na sabat. I to jest, na co chciałem zwrócić uwagę. Dlatego powiedzmy, Kościół musi się zastanowić nad tym, czym rzeczywiście jest sabat. Jakie znaczenie ma to dla człowieka żyjący w świecie. Na przykład, na pewno w Polsce, i możesz mnie skorektować, tak czy nie, czy mylę się, ale sytuacja, która teraz wydarzyła się w Polsce, zmieniła podejście do sabatu. A co masz na myśli? Wojna? Mam na myśli, że nasze kościoły, tak jak ja obserwuję i widzę, otwierają się i zamiast być tylko miejscem zgromadzenia, gdzie mówimy do siebie i dla siebie, stają się miejscem, kiedy my otwieramy to do społeczeństwa, które potrzebuje pomocy, społeczeństwa, które jest w bólu. Mhm. Mówisz o przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy. Przyjmowaniu uchodźców, tak. Mhm. I często rzeczy, które byśmy nie robili w normalnej, bo dzień święty jest, robimy w sobotę. Dlaczego? Bo to jest nasza odpowiedzialność. Łamiemy swoje często nieraz tradycje, więc co chcę powiedzieć, czas, okoliczności często zmuszają nas do tego, żebyśmy zmienili nasze pojęcia, ale w tym wszystkim musimy zachować i spojrzeć na to rzeczywiście, co ma Biblia na ten temat do powiedzenia. Kiedyś byłem na spotkaniu z Żydem, który prowadził takie spotkanie dla wszystkich zainteresowanych religią żydowską. Z ciekawości poszedłem i się zapytałem go dlaczego tak dużo mają czynności tam w tych swoich regułach w sabat. A on mi odpowiedział na to, po chwili zastanowienia mówi, bo to nie jest po to, żeby odpoczywać. Szabat jest po to, żeby go święcić. Więc to właśnie, o tym będę mówił więcej jutro. Okej. Wszystko jutro. No i dzisiaj. A powiedz coś na temat instytucji szabatowych i kościoła. O co w tym chodzi? Słuchaj, nasze instytucje, my mamy instytucje w obrębie całego świata. Obecnie nasze instytucje są otwarte, ale ogranicza się pewne funkcje, które można by było powiedzieć są niepotrzebne, które można odłożyć na drugi dzień.
ale jeśli się rozchodzi o pomoc dla człowieka, nasze instytucje są otwarte. Niedawno byłem na Loma Linda University w Ameryce. Mamy tam wielki szpital. Szpital jest otwarty. Ludzie potrzebują pomocy. Mamy tutaj w Sydney szpital. Szpital jest otwarty. Potrzebują pomocy. Mamy ośrodki dla domu starców, opieki dla innych ludzi są otwarte. Ale znowu więc nie możemy powiedzieć, odsuwamy się, nie będziemy nic zrobili, bo ludzie potrzebują pomocy. Więc dlatego musimy być raczej uważni, jak podchodzimy do tych skrajnych takich poglądów, co można, a co nie można, i chcemy, i często kierowane to jest. Ja myślę, że jeszcze jedną rzecz chcę dodać, zanim przyjdziemy dalej, Mariuszu. Jest ciekawa rzecz i nie wiem, gdzie ja to dałem, ale myśmy odziedziczyli dużo poglądów na temat zachowywania sabatu, które przeniosły się na nas teren i obejmowały naszych pionierów z tradycji purytańskiej i z tradycji, kiedy były prawa niedzielne założone, kiedy było bardzo, bardzo dużo, proszę ciebie, dla protekcji Dnia Pańskiego, co była niedziela, założone były pewne prawa i tego. I to przeciekło, bo myśmy też chcieli uświęcić sabat. I zwrócona była uwaga na dużo drobnostkowych rzeczy. Także ludzie dostawali się do więzienia za to, że nie mogli coś zrobić, czy nie mogli nakarmić bydła w polu i tak dalej. Było bardzo, bardzo ścisłe ograniczenia były. I to przeciekło się do adwentyzmu. I naszą tradycją jest staranie się obrony sabatu, obrony świętości tego dnia, ale nie zrozumienia, co oznacza świętość tego dnia z punktu widzenia Boga. Czyli chcesz powiedzieć, że w dużym stopniu nasze rozumienie sposobu święcenia sabatu przeszło z tego, jak w Stanach Zjednoczonych były te prawa niedzielne i wtedy ci gorliwi fanatycy bardzo mocno ograniczali ludziom funkcjonowanie właśnie w niedzielę w jakiś taki sposób i to się przeniosło do naszego kościoła? Tak. Szkoda, że może to jutro zrobię, ale mam tutaj kopię, która z roku 1890, z tego okresu, pisze Sunday Laws. Co zostało zabronione, albo i tego. Praca została kompletnie zabroniona w tym dniu. Praca na polu, praca mechaników, praca na farmach, rozsiewanie, dużo drobnostkowych rzeczy jest wymienionych. I co chcę powiedzieć, spojrzenie drobnostkowe na pewne zachowanie, ten sposób myślenia przeciekł się do naszego kościoła z biegiem czasu. I gdy Bóg stworzył... Czy chcesz przez to powiedzieć, że nasz sposób zachowywania sabatu jest zbyt... rygorystyczny. O, to jest bardzo odważne stwierdzenie. Rygorystyczny. Coś takiego. To jest rygorystyczny. My mówimy ludziom, co ma być, ale to często oparte jest na naszych poglądach. Na naszym spojrzeniu. Okay. Dlatego ja ciągle... No dobrze, skąd ja mam wiedzieć, czy ja postępuję w taki, a nie inny sposób, postępując w sabat, że ja postępuję właściwie. Jeżeli nie może być odniesieniem tutaj przeszłość czy tradycja, w jaki sposób ja mam sobie pomyśleć? Czy ja mogę sobie przeglądać Facebooka? Czy ja mogę sobie obejrzeć mecz? Czy mogę sobie zagrać w mecz jakiś? Czy tylko mogę śpiewać nabożne pieśni?
Skąd ja mam to? Czy na przykład tak jak niektórzy wiem, że robią, na przykład w sobotę uważają, że oni nie będą gotować, bo to znaczy nie będą nawet zajmować się jedzeniem, bo szkoda im na to czasu. Po prostu idą do restauracji, płacą kartą, w ogóle się nie. Nie... A jak tak się to dzieje w Ameryce? No dobrze, no ale czy to jest dobre? Spójrzmy na to wszystko z innego punktu widzenia, ok? No to spójrzmy, no bo na razie nie jestem przekonany. Możesz nie być pokonany, ale słuchaj, to jest mój obowiązek. Zaprosiłeś mnie do tego tematu. Teraz miej cierpliwość, mój drogi. Okay. Miej cierpliwość. I spójrzmy może, jakie znaczenie. Bo wiesz, jeszcze jedna rzecz. Ja myślę, że pewnego rodzaju termometrem, czy takim wskaźnikiem tego, czy spędzamy dobrze sabat, jest to, czy ja czekam, aż się ten sabat skończy, żeby w końcu zacząć żyć, czy chciałbym, żeby ten czas trwał. Przecież, a z drugiej strony, przecież nasza młodzież, dzieci, no to ja pamiętam, no to bardzo często przez te nasze zasady, które im narzucaliśmy, czy do których ich mobilizowaliśmy, powodowały, że naprawdę patrzyły na zegarek i czekały, aż się skończy sabat. I czy w takim razie pewnego rodzaju wyznacznikiem może być to, że jeżeli czekam, aż się sabat skończy, to znaczy, że jednak mimo wszystko jest on dla mnie ciężarem, chociaż mówię, że jest dla mnie fantastyczny. Więc jak zrozumieć wolność sabatu? No jak sabat nas, jak sabat powinien nas, w jaki sposób powinien sabat nas uwolnić od tradycji, które stwarzamy, tradycje, które narzucamy jeden drugiemu. To jest to, nad czym musimy się zastanowić. I ja się zgadzam z tym, coś powiedział. Ale pozwól mi, że pójdziemy troszkę dalej teraz. I chciałem się podzielić tym, okej. Czy widzisz? Tak, widzę. Ekran? Ale widzę, musisz zrobić jako prezentację całości. Okej. Okay. O, teraz jest okej. Okej. Mariusz, przez chwilę musimy iść do samego początku i się dobrze zastanowić przed chwilę znaczenie i zrozumienie w sabatu w ramach historii stworzenia. To jest kwintesencja tego. Jeżeli nie zrozumiemy tego, nie będziemy mogli dobrze zrozumieć podejście Chrystusa do sabatu. Na co zwracam tutaj uwagę? Gdy weźmiemy drugą, pierwszą Mojżeszową, wiesz, drugi do trzeci, znajdujemy tam następujące słowa. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. Gdy się zastanawiam, co mi ten tekst mówi, okay. Doszedłem do przekonania, że mamy tu jakby sprawozdanie, jakby raport o ukończeniu bez przepisywania znaczenia. Jezus, Bóg ukończył w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. Co się dzieje dalej, jest bardzo ciekawe. Następna część tego wiersza mówi: i błogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, które Bóg dokonał w stworzeniu. I tutaj w tej części mamy podkreślenie, szczególne znaczenie dnia tego czasu, albo tego czasu. Więc mamy w tym samym tekście, mamy dwa spojrzenia. Mamy jakby sprawozdanie o ukończeniu aktu stworzenia, ale także podkreślenie znaczenia tego dnia tymi dwoma słowami. I Bóg błogosławił ten dzień i poświęcił go. Okej? Okay?
Teraz, jak pójdziemy dalej, to jest ciekawa jedna rzecz, że my często bierzemy zrozumienie sabatu tylko z punktu widzenia drugiego rozdziału, wiersz drugi i trzeci. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje i tak jak już czytałem dalej i błogosławił ten dzień. Ale nie zdajemy sobie sprawy, że ten tekst siódmy, co się dzieje siódmego dnia, łączy się z tym, co działo się w szóstym dniu. I błogosławił, zwróć uwagę na pewne słowa porównawcze, które są w obydwu tekstach. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. I czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają na ziemi. I chciałem zaznaczyć, że zrozumienie sabatu nie możemy odłączyć od tego, co się działo w szóstym dniu tygodnia. Jaka jest łączność, jakie jest połączenie, jak ja to widzę. W szóstym dniu Bóg stworzył cel życia. Znajdujemy tam ukończenie i błogosławieństwo dla ludzkości. I dał im perspektywę życia, napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną, panujcie. Okay. Ale oparte było ono też, jak za chwilę zobaczymy, na relacji. Bo łączyło się jeszcze z czymś bardzo ważnym, o czym powiem za chwilę. W siódmy dzień, okay, mamy podkreślenie cel czasu. Bóg ustanowił pewien czas, który łączy się nie tylko z przyszłością, ale właściwie co stało się w szóstym dniu. Bóg odpoczął, dwa razy jest podkreślone, ukończył i dał błogosławieństwo swoje, więc jest porównanie. Odpoczął, dwa razy jest podkreślone, że Bóg odpoczął, ale jest ciekawe spostrzeżenie, że to słowo odpoczął, znaczy został ożywiony, więc odpoczynek i ożywienie, musimy się zastanowić, jakie to miało znaczenie dla Boga, jak został Bóg ożywiony. I tak samo jak dał błogosławieństwo, błogosławieństwo łączy się z celem życia. Błogosławieństwo tego dnia łączy się z celem życia. I czas, który jest poświęcony dla Boga, też ma pewne znaczenie, o którym wspomnę za chwilę. Więc na to zwracam uwagę, jak popatrzycie na całokształt czasu stworzonego przez Boga, ustanowionego przez Boga. Wydaje mi się, że Bóg daje duchowe zrozumienie czasu, które wprowadza, bierze pod uwagę relację, którą powinien człowiek mieć z Bogiem i z drugim człowiekiem. Bóg wytoczył pewien cel i dał pewien czas. Jakie znaczenie ma ten czas? Może na chwilę posłuchaj mojej refleksji. Bóg nie stworzył świątyni w przestrzeni. Jest to bardzo istotne dla mnie. Bóg nie stworzył świątyni w przestrzeni, ale ukształtował świątynię w czasie. My zastanawiamy się, jak święcić sabat, gdy przychodzimy do kościoła. Bóg nie stworzył świątyni w przestrzeni, tak jak to powiedzmy robili pogańskie narody. Ustanawiały w pewnych miejscach świątynie i zgromadzały ludzi. Bóg ustanowił, ukształtował świątynię w czasie. To jest bardzo ważne. Ważność tego dnia odgrywa zasadniczą rolę w rozwijającej się historii Bożej wizji dla ludzkości. Tekst biblijny zwraca uwagę na twórczą działalność Boga w tym czasie, który wkracza w ramy stworzonego czasu. Musimy zdawać sobie sprawę, że gdy mówimy o dniu sobotnim, mówimy o pojęciu, że Bóg wkracza w ten czas w specjalny sposób. Obecność Boża, co ma ona nam do powiedzenia?
Inaczej Bóg staje się integralną częścią tego czasu. Siódmy dzień jest obdarzony imponującym portfolio znaczeń ucieleśniających pojęcie celu, władzy, osobowości, relacji pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Sabbat ma głębsze znaczenie. Ten czas ma głębsze znaczenie. Bóg nakreślił cel życia i obdarzył człowieka pełnym autorytetem. Przed ustanowieniem dnia siódmego. Ten dzień siódmy jest jakby darem, który Bóg dał, ale w jakim celu? W jakim celu? W wierszu 28 pierwszego rozdziału czytamy, że Bóg stworzył człowieka na obraz swój, na podobieństwo swoje. Obraz i podobieństwo Boga ucieleśnia takie cechy jak godność, indywidualność, kreatywność, moralność, relacyjność, pełnię całości stworzonej istoty, bo takim jest Bóg. I w ramach zaplanowanego przez Boga celu życia wymienione cechy miały odzwierciedlać głębię Bożego charakteru, Jego bezinteresowną miłość objawioną w twórczych dziełach. Bóg zbliża się w tym czasie do człowieka, aby człowiek poznał głębię Jego miłości, Jego charakteru. I w tym celu, Mariuszu, tak jak ja widzę, Bóg zaprojektował świątynię w czasie i taki, i musimy zadać sobie pytanie, jakie znaczenie ma Boży odpoczynek związany z siódmym dniem tygodnia? Co Bóg miał na myśli, gdzie powiedziany jest dwa razy, Bóg odpoczął, Bóg odpoczął. I ciekawym jest to, że czytamy, że Bóg został ożywiony. W drugiej Mojżeszowej, w 31 wierszu, wierszu 16 i 13, spójrz uwagę, jak w Starym Testamencie jest to wymienione. Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne. Między mną a synami izraelskimi będzie on znakiem na wieki. Znakiem czego? Znakiem specyficznym w czasie albo znakiem głębszego zrozumienia wartości, czym jest Bóg. Bo w sześciu dniach stworzył Pan niebo i ziemię, a dnia siódmego odpoczął i wytnął. Bóg został jakby, gdy Bóg zbliżył się do człowieka w tym dniu, odwrócił się od swojej twórczej mocy, gdy zbliżył się do człowieka, Bóg został ożywiony. Takie jest tłumaczenie tego słowa wytknął. Bóg został ożywiony. Jego to zbudowało, bo Bóg szukał relacji z człowiekiem. I postaram sobie zaznaczyć, że ja myślę, że to zrozumienie całokształtu sabatu w stworzeniu, daje nam pewną głębię zrozumienia, jak podejść do zrozumienia wartości sabatu. Czy odzwierciedlamy te perspektywy Boga, które Bóg chce przekazać. Bóg dał moc panowania, ale nie w tym sensie, w którym my często rozumiemy panowanie, gdzie mówimy ludziom, co robić i jak robić. Przykładowy sposób panowania, abyśmy przekazali światu właściwie, kim jest Bóg. I tu jest sens sabatu. Ale teraz powstaje pytanie. Daj mi jeszcze parę minut i możesz później mnie drylować. Okay. Bo pytanie, które ja pragnę się zastanowić. Co oznacza Boży odpoczynek? I jakie znaczenie to ma dla nas? 5 punktów krótkich. Pierwszy. Bóg zakończył twórczą działalność z chwilą, kiedy zobaczył, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Ostatnim dziełem było stworzenie człowieka, a następny kontekst tekstu zwraca uwagę na Boga. I ukończył Bóg
w siódmym dniu dzieło swoje. Uwaga nie jest zwrócona na kontynuującą rolę człowieka, ale Bóg zakończa wszystko. Bóg wkracza w ten czas. I ukończył Bóg w dniu siódmym dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił i błogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego. Co to znaczyło? Drugi punkt. Bóg przeznacza część czasu określoną Bożym odpoczynkiem. Określona Bożym odpoczynkiem zawiera głębokie znaczenie dla celu życia nakreślonego przez Boga. Nie w sensie fizycznego odpoczynku, ale w sensie duchowego zrozumienia Bożego celu dla ludzkości. To jest drugi punkt. Następnie pisarz zwraca uwagę na szczególne znaczenie, i to jest ciekawe, siódmego dnia. I błogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go. W szóstym dniu Bóg błogosławił stworzone życie. Błogosławienie łączy się z aktem klękania. On podchodzi od słowa konan. Od aktu klękania. Siódmego dnia Bóg błogosławił czas. Znaczenie błogosławieństwa łączy się z aktem zbliżenia się. Zbliżenia się do błogosławionej osoby. Jest to akt, który wiąże czas i człowieka z Bożym pragnieniem utrwalenia relacji. Zbliżenie się do człowieka, aby połączyć się relacyjnie, aby zrozumieć swoją wartość, którą każdy z nas ma. Jednak wartość określonego czasu utrzymuje jeszcze jeden dodatkowy element. Bóg uczynił go świętym, aby był oddzielony, aby był oddany i skoncentrowany na czymś szczególnym, w jakim celu. I tutaj mamy ciągłą tendencję do definiowania świętości czasu różnymi poglądami w ramach czynności, co należy robić, a czego nie. Bóg poświęcił ten dzień w ramach czynności i oddzielił go dla specjalnego celu. Dla jakiego celu? Świętość nakreślona czasu nie ma na uwadze, ma na uwadze duchowe znaczenie sabatu, czas relacji z człowiekiem i z Bogiem. Relacja, która respektuje, inspiruje, propaguje wartość i potencjał ludzkiego życia. I więcej, relacja, która nie waha się wkroczyć w realność ludzkich cierpień, tak jak to uczynił Stworzyciel i Jezus. Świętość tego dnia podkreśla zbliżenie się Boga do człowieka. Przypominasz sobie, kiedy Mojżesz na puszczy spotyka się z Bogiem, przystępuje do miejsca, kiedy Bóg powiedział: zdejmij obuwie twoje, albowiem miejsce, na którym stoisz, jest co? Święte. I my tu często kończymy, ale to miejsce łączyło się z powołaniem Mojżesza do misji. Świętość tego miejsca miała specjalny sens dla Mojżesza, ale w akcie stworzenia Bóg łączy się z człowiekiem, aby pozwolić zrozumieć, że Bóg respektuje wartość stworzonego życia, respektuje, inspiruje, propaguje wartość i potencjał życia ludzkiego. Tak jak Bóg wkroczył w nas czas, tak sabat powinien uzbroić nas w odwagę wkroczenia w ból ludzkości i służyć tak, jak Bóg służył w roli Jezusa Chrystusa. My często spieramy się, co robić, a co nie robić.
Często nawet w kościołach spieramy się o teologiczne sprawy, kiedy naokoło nas ludzie umierają w bólu. Sabat powinien inspirować nas do zrozumienia celu życia, zrozumienia tego, co jest warte dla Boga. W tym sensie wspólnota wiary, i mówię teraz o Kościele, która zachowuje szabat, musi odzwierciedlać Bożą wizję życia, stając się jego wyciągniętymi rękami do ludzkości, tak jak Jezus był, poprzez relacje i czas. Jak ktoś powiedział, szabat powinien odzwierciedlać przedsmak przyszłego świata. Powrót do idealnego stanu w ogrodzie Eden. Sabat jest Bożym darem, inspirującym nas, zachęcającym nas do refleksji nad trwałością Bożej wizji dla życia. I Mariuszu, dlaczego to podkreślam? Że my często pozostajemy w naszych debatach na temat, co nie można, a co nie można. Na terenie naszych opinii. Ja myślę, jest warto zastanowić się nad istotą sabatu i zamierzeniem Boga. Co było ciekawe dla mnie, gdy przez długi okres czasu zastanawiam się nad zrozumieniem sabatu. Okay. Pozwala mi to zrozumieć, że Bóg nie oddzielił się od nas czasem, ale Bóg przyłączył się do nas czasem. Dla jakiego celu? Jakby to ożywiło Boga. Jakby Bóg się ucieszył. Jakby Bóg powiedział, co ja stworzyłem, ma specjalny kierunek. Bóg nie odpoczywał dla swojego fizycznego odpoczynku, bo Bóg nie potrzebował tego odpoczynku. Ale Bóg ustanowił czas i obecność, aby zainspirować nas. No tak, John, ale zobacz, nie wiem, ile masz jeszcze przeźroczy, bo mówiłeś, że nie będziesz miał... Koniec. Okay, to możesz przestać udostępniać ekran. Bo powiem tobie, że to, co mówisz, mnie w pewnym sensie paraliżuje. Nie wiem, czy to by był tego typu przedstawienie. Pozwól, że dokończę. Powoduje, że w moim rozumieniu najlepiej, jakbym nic nie robił, żeby ten Pan Bóg, żeby ten święty dzień zachować jak najlepiej i żeby nie przekroczyć przykazania. I właśnie jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby uwolnić się od takiego przytłoczenia, a z drugiej strony, żeby mieć uzyskać tę wolność, do której jesteśmy stworzeni? W tym pytaniem pokazujesz, wybacz, że ci to powiem, że ciągle działasz na toku myślenia, co można, a co nie można. No tak. To jest nasza tradycja. Bóg chce nas uwolnić od tradycji naszego myślenia i Bóg chce nas zachęcić, abyśmy pozwól mi dokończyć. Bóg chce nas zachęcić, aby nasze zrozumienie sabatu łączyło się z kwintesencją tego, co jest dla Niego ważne. Abyśmy zostali zainspirowani, że sabat nie jest tylko, bo nie powinien być na toku myślenia, a mogę zrobić, to mnie zniewala. Na przykład to mnie uzbraja. Bóg daje mi wolność wyboru. Bóg stworzył człowieka z tym potencjałem, że on może wybierać. Bóg nie nakłada mi kaftanu, który by mnie zniewalał. Bóg daje mi wolność. No tak, ale jak ty mówisz tego typu przesłanie, to mi się włącza taki tryb... Zdaję sobie z tego sprawę, że może to być znak tego wpływu, pod którym jestem,
że tryb taki, nie rób czegoś, co może sprawiać jakiekolwiek wrażenie, że może to być dla Boga jakimś działaniem grzesznym. Najlepiej tylko modlić się, czytać Biblię nie. i cały dzień i... Nie, nie jest o tym mowa. Jest mowa o tym, że Bóg wskazuje na ważność relacji. Bóg wskazuje na to, abyśmy ten dzień nie tylko wykorzystywali na jakimś osamotnionym miejscu, rozmyślaniu, ubolewaniu nad sobą, nad swoim losem. Nie. Bóg chce nam dać wolność i uzbroić nas, abyśmy odwrócili się do bólu ludzkości i leczyli ludzkość tak jak... I tu mam ten problem. Dam ci przykład. Co by było? Posłuchaj mnie. Co by było? Ja myślę, że dużo słuchaczy może być zaszokowanym tym, co powiem, ale posłuchajcie mnie. Co by było, gdyby zamiast naszego sobotniego zgromadzenia, na którym często mówimy do siebie, zachęcamy się, ale mówimy swoim językiem, w czasie, gdy świat jest w bólu. Co by było, gdybyśmy powiedzieli tak, okej, dzisiaj chcemy chwalić naszego Boga i oddać Mu cześć w inny sposób. Sposób naszej wolności, którą nam Bóg dał, bo my rozumiemy wartość człowieczeństwa. Co by było, gdybyśmy dzisiaj poszli i sięgnęli i zaprosili osoby, które są samotne, osoby, matki, które mają, są samotne i mają dzieci. Co by było, gdybyśmy im powiedzieli, okej, my dzisiaj będziemy chwalili Boga w inny sposób, zajmiemy się waszymi dziećmi, a damy wam trochę spokoju, trochę wytchnienia. Ja przypominam sobie parę lat temu, byłem pastorem w pewnym kościele, to już było dosyć dawno, i część mojego kościoła chciała coś zrobić. Ja mówię, zróbmy coś dla społeczeństwa. Więc wynajęliśmy hall. W sobotę mieliśmy nabożeństwa, bo nie cały zbór się, kościół się chciał na to zgodzić, ale po południu rozpoczęliśmy program dla dzieci. Przychodziło nam około 100 dzieci z community, ze społeczeństwa. Mieliśmy dla nich programy, bawiliśmy się z nimi, śmialiśmy się z nimi, ale co zauważyliśmy, że z biegiem czasu, po paru tygodniach, rodzice zaczęli wchodzić i spoglądać, co się dzieje, bo dzieci chciały przychodzić. Więc ja powiedziałem do moich współpracowników, powiedziałem, słuchajcie, rodzice przychodzą, co zrobimy dla tych rodziców? Więc zaczęliśmy rozrobić programy pouczania dla tych rodziców. O sposobie życia, jak borykać się z problemami pewnymi. Rozumiesz, co się dzieje? Ale co by było, gdybyśmy nasz podejście do sabatu, proszę mnie zrozumieć, zgromadzenie się społeczności wiary jest ważne, ale myśmy się tak się zbieramy i tak często zwracamy uwagę na siebie, że zapominamy, że Bóg za nas pracuje przez Ducha Świętego w społeczeństwie, bo nas tam nie ma. No tak, ale jak wysłuchałem tego, co powiedziałeś w tej prezentacji, to takim włączyło mi się takie myślenie, to w tą piłkę to nie powinienem grać, albo wejść do wody w sobotę też nie bardzo, bo przecież to wszystko, ten dzień jest tak bardzo święty, że powinienem unikać tego typu czynności. Ale okej, to jest... Wiesz, to powiedzmy na to, weź ten kontekst. To jeżeli ja, jeżeli w kontekście relacyjnym, i nawet świętości, zależy jak co rozumiemy świętość, musimy zastanowić się, co świętość znaczy. Jak już nadmieniłem, to znaczyło, że Bóg przeznaczył ten dzień do relacyjnego kontaktu raczej. My go bierzemy w uwagę, co można, co nie można. Ale jeżeli ja wezmę, albo jeżeli dziecko rzuci do mnie piłkę, ja mu odrzucę tą piłkę,
Czy Bóg mnie za to skara? W moim mniemaniu, bo my możemy sobie wyrobić takie mniemanie. My musimy bardzo uważać, jakim Bóg jest. Mhm. Jak John, Bóg... Mam do ciebie pytanie. Możesz nie odpowiedzieć. Nie wiem. Możesz nie odpowiedzieć. Czy podzielisz się z nami tym, co robisz w sobotę, co uważasz, żeby nas zaskoczyło, że ty to robisz w sobotę? Coś takiego, co w Australii. Okay. Coś takiego, co w Australii. Lepiej, żeby nie wiedzieli o tym, że to robisz. Nie, dam ci przykład, z którym się borykałem. Gdy pracowałem, i często jeszcze na przykład, gdy jeździłem i gdy pracowałem w biurze, ja staram się zawsze przygotować na sabat duchowym, bo to jest częścią naszych drat i ja myślę, że to powinniśmy, myśmy powinni wstępować w sabat z przygotowaniem się, okay? Nie mam problemu z tym, ale musimy uważać, żeby to wszystko nie stawało się dla nas ciężarem, i jakby, który by spowodowało jakby guilt taki w naszym umyśle. Gdy pracowałem w zjednoczeniu, często jeździłem, przez rok przejeżdżałem 60 tysięcy kilometrów. Nieraz w sabat miałem program, parę, miałem w jednym miejscu, musiałem jechać tego. Ja starałem się zawsze napełnić samochód benzyną w piątek, ale często mi benzyny zabrakło, żeby przejechać w drugie miejsce. Musiałem kupić benzynę, napełnić samochód benzynem. Więc łamałem swoje przekonanie. Miałem z tym problem z początku. Ale doszedłem do przekonania, że ja służyłem w czymś. Na przykład Dawid, gdy uciekał, jadł chleby pokładne. Żydzi zarzucili to Jezusowi, a Jezus to użył jako przykładu. Jezus to użył jako przykładu. Więc my musimy bardzo uważać. Często w tej chwili żyjemy w innym świecie. A daj jeszcze jakiś inny przykład. Żyjemy w innym świecie, z teraźniejszości. Ponieważ... Aha, może jeszcze jeden przykład. Gdy pracowałem w roli, którą miałem przez ostatnie parę lat, często byłem na rozjazdach. Gdy wracałem, było pytanie, czy powinienem sobie troszeczkę odpocząć w sabat, czy nie? Więc często zostawałem w domu, żeby odpocząć. Miałem z tym problem. Dlaczego? Bo ja wyrastałem w pojęciu, który mój dobry ojciec, jak się to mówi, zamieścił w moim umyśle, że moje miejsce jest tylko w kościele. Moje pytanie jest, czy ja mogę chwalić Boga w kościele, czy ja mogę chwalić tylko Go też w innym miejscu, w innym sposobie myślenia. Więc to są rzeczy, nad które powinniśmy się zastanowić. Dzisiejsza technologia. Jak podejść, czy ja otwieram komputer? Tak, otwieram komputer. A czytasz wiadomości? W sobotę? Czasem tak i czasem nie. Bo wiadomości przychodzą do mnie. Czasem wiadomości są ważne. Więc ja żyję w realnym świecie. Ale to są moje decyzje. Okej. To są moje decyzje. Tak jak ja nie mogę obwiniać kogoś za to, że sobie rzucił piłką, tak jest ważnym, żeby ktoś szanował mnie i mój pogląd widzenia. Mhm. Musimy czy przekraczam prawo Boże? Bardzo być ostrożni. Musimy powoli kończyć. Ale to jest pierwszy odcinek. Dzisiaj tobie tak potraktowałem ciebie delikatniej, ale jutro mam... A ja ci będę...
Ja ci, okej, okay. Jak będziesz ostro mnie pytał, to ja ci będę delikatnie odpowiadał, Mariuszu. Okej. Okay. Słuchaj, być, ale jest jedna ciekawa. Bo chciałbym. Czy mamy jeszcze chwilę czasu, czy nie? No dobrze. 5 minut. Słuchaj, na co chciałem tylko zwrócić uwagę. Wybacz na chwilę, bo znikłeś mi. Na jedną, bardzo szybko, na jedną istotną rzecz, która jest ważna i może da nam trochę do myślenia, wprowadzi nas do jutrzejszego przykładu. Okej, daj mi 5 minut jeszcze. Okej, czy widzisz ekran? Musisz dać na cały ekran. O, teraz. Dałem na cały ekran. Bardzo szybko. Powiedzmy, weźmy przykazania pod uwagę. Okej? Okay? Bo dla nas sabat jest ważny z punktu widzenia soboty, tak? Zrozumienie samatu w historii wyzwolenia. Zwróć uwagę, przykazania rozpoczynają się z bardzo istotnym stwierdzeniem, że Bóg nie jest tylko stworzycielem, ale jest także wyzwobicielem, wyzwala ludzi z niewoli. I właściwie pokazują nam przykazania dwie zasady. Kocha swojego Boga z całym sercem, ponieważ Bóg cię uwolnił. I miej szacunek dla życia. Ale w środku tego jest zagadnienie sabatu. Pamiętaj o dniu sabatu, abyś go święcił. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką robotę twoją, ale 7 dnia jest Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani syn twój, ani córka twoja, ani sługa twoja, ani służebnica twoja, ani bydło twoje, ani przybyt twój, który mieszka w ramach twoich. I my czytamy to często z naszego punktu widzenia. Ale na co chciałem zwrócić uwagę, że jest jedna ciekawa rzecz, że przykazania, które mówią nas, abyśmy pamiętali o dniu sobotnim, okay, bo w 6 dniach Bóg stworzył dzieło i ziemię i zachęcają nas, abyśmy nie wykonywali żadnej roboty, mówią tylko to. Żyj twoje życie jako wolny, wyzwolony człowiek i zwróć uwagę na cel życia nadany przez Boga. I dalej. Druga część mówi, nie żyj jako slave, jako niewolnik i nie zniewalaj drugich ludzi. Więc jest ciekawa sprawa, gdy weźmiemy nawet koncept sabatu, pytanie z sabatu w ramach przykazań. Zwróćmy uwagę, na co zwracana jest uwaga. Żyjmy w wolności, którą Bóg nam dał. Pamiętajmy o tym, co Bóg ustanowił. Co jest dla Boga ważne. Nie zniewalajmy drugich rzeczy. I chciałem powiedzieć, że my często zniewalamy drugich ludzi tradycją. I z tym się borykał Jezus, ale o tym będę mówił jutro więcej. Okej, okay, dzięki. John, myślę, że część naszych słuchaczy już zasnęła. Już jest u nas późno, dochodzi 22, ale dziękujemy Wam za to, że możesz już skończyć udostępniać ekran. Dziękujemy za to, że byliście z nami. Zapraszamy jutro. Mam nadzieję, że jutro nie odpuszczę tak łatwo Johnowi i przycisnę go do udzielenia nam odpowiedzi. Chciałbym po tym jutrzejszym naszym spotkaniu mieć jakąś takie wyobrażenie takiego najbardziej, może nie idealnego, bo to trudno powiedzieć idealnego, ale optymalnego spędzania czasu z sabatu. Po to, żebym ja jako człowiek, który chce przybliżyć się do Boga, żeby było to dla mnie jak najbardziej optymalne, jak najlepsze. Żebym w nowy tydzień wchodził naładowany z nowymi bateriami. Okej, okay, John, czy możesz na zakończenie się pomodlić? Ja. Łaskawy i miłowany Ojcze, dziękujemy Ci za sposobność, którą mieliśmy dzisiaj, zastanawiać się nad tematem, który jest tak istotnym i tak ważnym, ale często tak niezrozumiałym. Pozwól nam zrozumieć ważność tego dnia i czasu, któryś Ty ustanowił, który zbliża nas do Ciebie.
który pozwala nam zrozumieć istotę naszego istnienia, celu naszego istnienia. Jak powinniśmy odnosić się do zachowywania tego dnia w sposobie, który by odżywiał nas, który by nam dawał radość, a nie zniewolenie. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Jesteśmy stworzeni do wolności w Jezusie Chrystusie. To jest coś cudownego. Dobrej nocy wszystkim. Zapraszamy na jutro. O godzinie 11 startujemy. Dobrej nocy.